Dzisiaj było wszystko na błysk, ale chyba w drugich 20 minutach, czy było na błysk, tylko po prostu nie było tej kropeczki na di, typu bramka na przykład jedna, chociaż w pierwszej połowie? Nie, moim zdaniem wszystko grało. No, troszkę szczęścia dzisiaj mam, jak zwykle. Skuteczności z przodu, troszkę szczęścia z tyłu. I trochę rozkojarzeni przez mecz kolejarza. Tak jest, ewidentnie. I tak szacunek dla was, że przyszliście w godzinie, kiedy gra kolejarz, wy też gracie. To z tym szacunkiem nie przesadzam za bardzo, ale... Mogliście siedzieć przed telewizorami sobie oglądać. Nie takie typy. Nie takie typy, to grają nas w drużynie, żeby gdzieś tam zasiąść w fotelu i patrzeć w telewizję. Są powtórki, więc można sobie obejrzeć za chwilę, tak? No bo tak, sytuację mieliście, nawet dobre, bardzo dobre, super. I dopiero w końcówce meczu się rozstrzelaliście i to tak skromnie, powiedziałem, 3 brameczki. Ale tak, ktoś analizuje naszą grę, to tak widzi, że my już gramy od 2-3 sezonów to samo. Sytuacji jest 90, z czego wykorzystujemy ze 3-4 w meczu i niestety, to boli trochę. No, trzeba też docenić kolegów z zespołu. Vis-a-vis bramka, tak, świetny mecz. Tak. Tutaj Dawid daje też popis umiejętności, także tu wielki szacun, znamy się też nad dziś, także... Chłopaki grają ze sobą dużo, dużo więcej niż my, bo oni już tam od kilku lat kopią ze sobą. My tą ekipę to mamy tam praktycznie od 2 lat stworzoną i cały czas jesteśmy gdzieś tam na etapie zgrywania. A straż jednak mają ludzi, aczkolwiek też zabrakło dzisiaj u nich tam paru... Szymka zabrakło Bukowskiego, gdzie u nich tam dużą robotę robi. Paru zawodników też tam u nich zabrakło, nie? A może koledzy też myślą, że z tyłu w błysku mają naprawdę pewnego, że tak powiem, golkipera, dobrą obronę, więc mogą tak nonszalansko trochę zagrać z przodu i wiedzą, że zawsze coś tam strzelą. No miło słyszeć, ale nie, to raczej taki rozsądek i rozwaga po mnie w szatniach, że wiemy co mamy, szanujemy siebie, ale... A ja się nie zgodzę. A ja się nie zgodzę, ponieważ no, widać było dzisiaj, że praktycznie mieliśmy nominalnych tylko 2 obrońców. I wystarczyło, jakoś tam wystarczyło, żeśmy gdzieś tam próbowali to przesuwać i nie było źle, chociaż były fragmenty takie, że no większość grała z przodu niż gdzieś tam broniła tyłów. No ale Jaruś jest debeściak i sobie poradził bez zarzutu. Ważny mecz, bo walczycie o 6, tak? I chyba zrobiliście milowy krok do przodu, żeby być w tej najwyższej klasie rozgrywkowej. Zdecydowanie, bo to jest straszny zakład, rywal taki bezpośredni, z którym będziemy walczyć o to, żeby wejść do tej 6. Takich ekip jak nie wiem, naszego pokroju jest jeszcze kilka. Z niektórymi nam się udawało wygrać, z niektórymi jeszcze nas czekają mecze i zobaczymy, co będzie dalej. No, udało się ze Strażą, gdzie w zeszłym sezonie no, nie udało nam się na przykład, bo przegraliśmy dość ważny mecz. I tak, też tak, chyba tak, był tak. Mecz o właśnie o wejście do tej górnej, tak. Do tej górnej połówki. Rewanż. No a w tym roku słodko. Tak. Więc jakby Himalaje przed wami, tak? Ta czołówka, ale ja mówię, gdyby tą kropeczkę postawić, usiąść po meczu przed, taktykę obgadać, skupić się, to chyba jesteście w stanie pograć, bo ja widzę was nie w jednym, nie w dwóch spotkaniach, że wy z tymi najlepszymi drużynami, w sensie z czołówki tabeli, też gracie swobodnie. No, tak chyba jest, że z tymi czołowymi zespołami się lepiej gra, tak nie wiem czy się zgodzisz, ale tak wydaje mi się, że tak, nam się lepiej gra. Nam się lepiej gra zdecydowanie, no wiadomo, no, z tymi słabszymi gdzieś tam człowiek no, mniej tej koncentracji wkłada niż z tymi dobrymi zespołami. No, brakuje nam dosłownie tyle w tej chwili nam do tych najlepszych zespołów, ponieważ no, patrząc przez pryzmat tej pierwszej rundy i z Pomaxem mecz, gdzie tam no, troszeczkę nam zabrakło, z Kozbudem przy jakichś tam innych okolicznościach też byśmy mogli w sumie chociażby o remis powalczyć. No z Kulem, no nie wiem, mnie nie było, więc się nie będę wypowiadał na temat tego meczu, a... Ale też, co chłopaki mówili, no to też gdzieś tam indywidualne błędy zaważyły, nie? Także no, mecz meczowi ale forma jest, wyszkujecie, nie jesteście zmęczeni, przemęczeni, myślicie już o wakacjach, czy teraz właśnie trzeba się skupić? Nie, tutaj raczej nie ma takiej opcji, żebym, nie. Raczej zwyżka formy, raczej dodatkowe obowiązki. Szczyt formy szykujecie tak. Na pierwszą, czy na połowę czerwca, powiedzmy. Jeżeli sponsor obejrzy ten wywiad, to znaczy, że idziemy w górę. Niech szykuje kasę i na pewno forma... I puchary będą dla was. No i pozdrowienia dla taty, tak? No oczywiście, tak. Ja chciałbym złożyć najlepsze życzenia swojemu ojcu dzisiaj, tak. Ogląda pewnie mecz kolejorza. Nie było cię na meczu ojca, na meczu kolejorza, i przed telewizorem. Lech jest niezwyciężony. Tak jest, ojciec tak jest.